18 grudnia wspominamy świętego Pawła Nguyen Van My, męczennika. Paweł urodził się w 1798 roku na terenie diecezji Hanoi w Wietnamie w rodzinie katolickiej. Już jako nastolatek pomagał miejscowemu księdzowi biskupowi, a potem kilku innym kapłanom. W wieku 19 lat wstąpił do seminarium duchownego. Nie przyjął jednak święceń. Jako katecheta nadal pomagał kapłanom. Był utalentowany w katechizacji zarówno dzieci, jak i dorosłych. Pomagał wiernym, mimo iż wiedział, że nasilają się prześladowania chrześcijan w Wietnamie. Gdy w wiosce zabrakło kapłana, to on odwiedzał rodziny chrześcijańskie i zachęcał do wytrwania w wierze oraz pocieszał i pomagał jak potrafił. Dzięki jego posłudze wielu pogan przyjęło wiarę katolicką, a katolicy wytrwali w niej. 20 czerwca 1837 roku wioska, w której przebywał, została otoczona przez wojsko panującego króla. Aresztowano go wraz z kapłanem i dwoma innymi katechetami. W trakcie przesłuchań był nieludzko torturowany. Zmuszano go do wyparcia się wiary katolickiej, lecz Paweł pozostał wierny Panu Bogu i Kościołowi. Jako starszy dodawał otuchy młodszym katechetom, z którymi przebywał w więzieniu. Za głoszenie nauki katolickiej razem z dwoma katechetami skazano go na karę śmierci. Na jej wykonanie czekał 14 miesięcy. Łącznie w więzieniu w strasznych warunkach spędził 18 miesięcy. Samo uwięzienie było dla niego torturą. Prześladowcy liczyli na to, że się złamie i wyprze wiary. Siłę do wytrwania czerpał z modlitwy. Na ile tylko siły mu pozwalały, razem ze współtowarzyszami głośno odmawiał różaniec. Z innymi więźniami, jak i ze strażnikami, dzielił się otrzymywanym jedzeniem i lekarstwami. Tych, którzy go odwiedzali, prosił: powinniście żyć harmonijnie, zgodnie zarówno z rodziną, jak i z parafianami. Bądźcie pobożnymi chrześcijanami, ponieważ życie na tym świecie jest krótkie. Poddaliśmy się woli Bożej i mamy nadzieję, że później połączymy się w niebie. Na miejscu egzekucji Paweł nie przyjął podawanego mu wina. Poprosił o wodę i uczynił znak Krzyża Świętego. Kapłan, który był ukryty w tłumie, udzielił mu rozgrzeszenia. Wyrok wykonano przez uduszenie 18 grudnia 1838 roku. Paweł miał 40 lat. Beatyfikowany był 27 maja 1900 roku, a kanonizowany 19 czerwca 1988 roku przez papieża świętego Jana Pawła II wraz ze 116 męczennikami wietnamskimi. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Pawła, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.